Ło kurwa! Milion widzowie, mamy słuchaczy! Yee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 
Niemożliwe, nie? Dobra, widzowie, odpalam. Zobaczymy, co to jest, kurwa, za ścierwo. Ty trolu, zajebany. Gra może zawierać treści potencjalnie wrażliwe dla niektórych osób. Krew, okultyzm, momenty grozy. A, to nieźle, kurwa, XD. Widzowie, lecimy w takim razie. Dzień pierwszy. Wow. Ale klimacik ma. O, kurwa, kachata. Ja miałem takie samo biurko. 10 minut po 21. Mam więc zaszczyt powitać serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pożygród w audycji Krypta FM. Tak jak obiecywałem, dziś przedstawię naszym młodszym słuchaczom kilka wskazówek dla początkujących łowców kryptyd, ale najpierw chciałbym rozpocząć od odtworzenia intrygującej rozmowy. Może się pan przedstawić? Jędrzej Świergiel, gospodarz. Panie Jędrzeju, niech pan opowie słuchaczom, co się wydarzyło. Ej, kurwa, jaki fajny dubbing! Co ja mogę powiedzieć? No, w domu byłem, na mycia się gotowałem, bo już do spania chciałem iść i słyszę wrzaski. Się ubrałem na szybko, wybiegam. Zwierzyna tutaj porozciągana, rozbebeszona, tutaj koza moja leży. Na głowę się złapałem, myślę, wilk. Ale potem patrzę, kury dwie martwe też leżą, też poszarpane. Nie zabrał nawet, zostawił jak leżały, a wilk by zabrał. Czyli coś pan wie? Ja nie wiem, ale ja się domyślam. Ja po prostu chciałbym ludzi ostrzec, uważając się, że dobrze budynki zamykali. Powiem państwu szczerze, że po wysłuchaniu tej rozmowy ciężko mi się było już na czymkolwiek dziś skupić. Oczywiście przydałoby się więcej informacji. Tego też apeluję. Jeśli mieszkacie w Gozdarach, to ja. Macie jakiekolwiek informacje, zapraszam do kontaktu telefonicznego podczas jutrzejszej audycji na żywo. Zapraszam na nowo powstałe forum internetowe. Forum internetowe. Ja też miałem swoje forum internetowe. I się zakładało chyba na fora.pl, coś takiego, kurwa, nie pamiętam. Bożygródfm.pl. Dałem kilka porad dla młodego łowcy kryptyd. Aha. Które na pewno przydadzą wam się podczas własnego śledztwa. Po pierwsze, zaopatrzcie się w dziennik, okay. W którym będziecie prowadzić dziennik. Swoje zapiski. Szukanie kryptydy to tylko połowa pracy kryptozoologa. Warto wiedzieć, czego w ogóle szukamy. W dzienniku zapisujcie więc konkretne zadania, takie jak odwiedzenie konkretnego miejsca, które okay. Warto zbadać. Druga zasada, trzymajcie się ścieżek. Oddalając się od domu, warto mieć ze sobą mapę okolicy, na której zaznaczycie znane wam ścieżki. Trzecia zasada, najważniejsza. Powinna wam zawsze towarzyszyć osoba dorosła. Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. A przestań! Ja nazywam się Łukasz Bartyniuk, a to była Krypta FM. O! Kurwa, no to zaczynamy. Najpierw chcę zobaczyć mieszkanie, jak wygląda. Ja pierdolę. Aparat, latarka. Ale kurwa, mieszkanie, człowieku, nie? Użyj komputera. O kurwa, ale człowieku ten, nie? Komputer. Dobra, Internet Adventurer. Witamy na stronie audycji. Zapraszamy na dyskusję na forum. Moja galeria. Galeria użytkownika Fotolover14. To ja? Crazy. Jakieś wiadomości? Nic. Dobra, forum. FHQ Łowcy Kryptyd. O Jezu! Tak jak obiecałem, wstałem poradnik w formie tekstowej. Po pierwsze, zobaczy się w dziennik. Aha, okej, dobra. W dziennik. Dobra, to jest to samo, co pierdolił. Światła nad Bożygrodem. O kurwa! Obserwator. Chciałbym przedstawić wam pewną historię, która wydarzyła się naprawdę. No więc wczoraj wieczorem wpadł do mnie kumpel, żeby oglądać mecz MKS Miło Będzin. No i się zaczęło. Kumpel mówi, żeby spojrzeć przez okno. Wszyscy wiedzą, jak wyglądają reflektory samochodu. Takie same zaczęły krążyć nad lasem pod Bożygrodem. I zapewniam, że nie były to światła samolotu. Dlaczego? Jeden, obiektów było mnóstwo w jednym miejscu. Dwa, znikały się i pojawiały, kontynuując kolisty ruch nad lasem. Trzy, wykonywały ruch obrotowy na niewielkiej średnicy. Wyszliśmy się przypatrzeć. Znikały, pojawiały się, oddalały, przybliżały, ale to nie wszystko. Zadzwoniłem z domowego na komórkę ojca, który akurat wracał z pracy i powiedzieliśmy mu o tym i on też to widział. Niestety obiekty nie są widoczne wyraźnie. Starałem się je przybliżyć, ale nie wiadomo, ale nie widać ich dużo lepiej. Nad tym lasem taka kula białych obiektów. Jest tutaj. Okej. Okay. Ciotka, która mieszka niedaleko nas, też mówiła, że widziała ze swojego domu te obiekty. Dziwna sprawa, co nie? Wydaje mi się, że to może być jakaś technologia kosmitów, którzy przylecieli coś w tym lesie zbadać i dlatego tak krążyły te obiekty nad lasem przez dłuższy czas. Chłop ma na awatarze kosmitę, kurwa. Ja mam mu wierzyć? O nie! A co jeśli przyjechali po mnie, albo jakieś służby mnie szukały, bo wiedzą, że jestem wilkołakiem? Ta, ty masz jakichś kolegów, patrz, bo ci jeszcze ktoś uwierzy.
Na forum ogólnie zawsze się takie banery robiło i ogólnie byli użytkownicy, którzy robili takie banery na zamówienie, kurwa. Pamiętam, jak ktoś miał animowany baner w podpisie, to był kurwa koksem. Ja miałem taki sklep pingwin, że mi się tak, mój pingwin tak się od góry do dołu tak latał, kurwa. I miałem tam zadań, minio, 1997, kurwa. Chochli, przypominam o zasadach pisania na forum. O, administracja przyszła, kurwa. Mi się wydaje, że to jednak nie jest żadna technologia kosmitów, ani sprzęt służb, może świetliki? Chociaż ich w ciągu dnia raczej nie byłoby widać tak dobrze, a nie byłoby tak duże. Może jakieś śmieci, które zostały zerwane przez tornado, które powstały w lesie i tak odbijały światło słoneczne, albo po prostu jakieś ptaki o jasnym ubarwieniu. Moi koledzy z piekła cię szukali w lesie, a ty świętowali, że cię tam nie ma. Znajdą jak już... Kurwa, dziwaki w chuj. Dziwne zachowanie konsoli do gier. Moja konsola zaczęła się dziwnie zachowywać. Mam wrażenie, że jakiś demon mógł ją opętać. Myślicie, że może ktoś, może rząd ma możliwości dostępu do urządzeń, które mamy w domach? Bo ostatnio widziałem taki artykuł, że składane są podsłuchy w komputerach, żeby mogli nas inwigilować, więc może wkładają je też do konsol. Straszne, jeśli to jest prawdą, teraz zacząłem się obawiać, że może i mój sprzęt może być opętany przez podsłuchy. Muszę to zbadać, bo przeraża mnie ta myśl. Ta, chyba ciebie opętało, a nie ta konsolę. Takie bzdury Ej, to jest tak świetnie oddany, kurwa, klimat for tamtych czasów, że ja pierdolę, nie? Błędy ortograficzne i chuj, nie? Hochlip przypominał o tym, że obrażanie użytkowników forum jest zakazane! Tak naprawdę to ja pętałem twoją konsolę, jedyne co zostaje ci zrobić w tej sytuacji, to poświęcić jej ofierze dla mnie. Powinieneś wysłać ją na moją skrytkę pocztową w Bożygrodzie. Jak się przemienić w Monia? Uwaga, administracja. Zatem, jeśli oczekujecie, że znajdziecie na tym forum odpowiedzi na pytania takie jak jest w tytule, to od dnia dzisiejszego czeka was rozczarowanie, ponieważ od teraz zakazane jest publikowanie postów z pytaniami, jak się przemienić w wampira, wikułaka, syrenę czy coś tam, co sobie jeszcze wymyślicie. Są to istoty zupełnie zmyślone, które nie występują w realnym świecie i choćbyście posiadali całą wiedzę ze wszystkich dziedzin naukowych, to nie jesteście w stanie zmienić się w żadne z tych stworzeń. Jeśli pojawi się taki temat na forum, to użytkownik publikujący je otrzymuje ostrzeżenie. Ty naszą matką boską Freją, Herą, Izydą, o wielka Temido, chwała administracji forum, ej kurwa, ej to jest pojebane, że na każdym forum był taki typ użytkowników, kurwa, że zawsze takie lizodupy jebane, co przychodziły i kurwa tak, najlepszy admini na tym forum, popieram, coś tam, chwała, coś tam, ja pierdolę. Dalej prowadźcie nas wśród ciemności naszych marnych żyć, nas błądzących śmiertelników, prowadźcie ku światłości i życiu wiecznemu. Niech wasza mądrość, którą od was otrzymujemy, spływa na nas, żebyśmy mogli jej dostąpić. Niech wasze dary będą dalej tak hojne, a wasze wyroki sprzyjające nam. Awe. Zamykam wątek i możliwość postowania odpowiedzi do tematu. Dziwna obserwacja w Gozdarach. Admin. Oho. Pragnę przedstawić państwu odkrycie, jakie dokonano w okolicach Gozdar. Miejscowa społeczność zaczęła napotykać szczątki zagryzionych zwierząt oraz nieznaczne zniszczenia roślinności. W miejscach, w których znajdowano poranioną zwierzynę, dało się zauważyć dziwne zadrapania na drzewa. Od razu zaznaczam, że żadnej osobie nic się nie stało, jednak ofiarą istoty padły zwierzęta gospodarcze. Z kolei od jednej z mieszkanek dowiedziałem, że nasza dzisiejsza istota poruszy się na czterech łapach i przypomina nieco psa średnich lub dużych rozmiarów. Jej łeb zdaje się być całkowicie czarny, ale wyróżniają się na nim białe kły i niemal świecąca para oczu. Kapibara! Podobno spiczaste uszy, które mogą też do złudzenia przypominać rogi. Stwór jest raczej wychudzony. Niektórzy mówią nawet o tym, że może być ranny lub umorosany krwią wcześniejszych ofiar. Ej kurwa, ale ja to pamiętam. Ej, to jest na faktach? W sensie o czymś takim pisali kiedyś w necie? Bo ja pamiętam, że kurwa pierdolili o jakichś takich rzeczach. Jakaś czupakabra kurwa czy coś takiego. Są to niebywałe informacje, jednak ponawiam swój apel. Jeśli mieszkacie w Gozdarach bądź macie jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w śledztwie, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. No dobra. Zwłoki kozy u sąsiada. No dobra. Zmiana aparatu latarki. Okej. Okay. Obcy zaczęli inwazję na Polskę. O kurwa. Polska wiocha kurwa to jest. O, okej. Okay. Mapa, dom, stacja, bunkier, sołtys, cmentarz. Dobra, robię fotę. Zdjęcie. A, okej. Okay. Dobra, jest. Idę do kompa. Może na forum jak wstawię posta. Powiem, słuchajcie mnie! Znalazłem kurwa kozę! Upload. Zakończone sukcesem. Dobra. O, zapostowałem. Nawiązując do audycji, oto zdjęcie martwej kozy znalezionej we wsi Gozdary. Myślicie, że będą pisać ze mną? Idę spać. Muszę sprawdzić, czy ktoś skomentował moje posty. Okej, okay, dobra. O! Krypta FM. Witam! Na antenie Radia Bożygród. Dziś przyjmować
będziemy telefony od naszych słuchaczy, ale najpierw coś, na co na pewno wielu z was czekało z niecierpliwością. Mamy nowe informacje. Tak, ale ty nie masz takiej podzielności uwagi. Zwierzęta gospodarcze w Kozdarach pod nasze forum. Co to było? Wczoraj zdjęcia ciała kozy, która padła ofiarą tajemniczego łowcy. Dziękujemy bardzo użytkownikowi Potolover 4 za... To ja! Zacząłem przeglądać blogi, co tam piszą o tych gozdarach, bo myślałem, że to dziwne stworzenie. Witam cię, Wiktorio. Cześć, słucham. Czym dzisiaj do nas Wiktoria dzwoni, cicho. Halo? Pani Wiktorio? Chwila, bo wykładam jeszcze. Tarot. No tak, wisielec. Pani wykłada tarota? Panu nie umknie, panie Łukaszu. Wieża. Czyli co? Jakiś wysoki budynek. Okej. Może wieża radiowa? Panie Łukaszu, karty nie zawsze mówią do nas wprost. Gdzieś w tych Kozdarach jest miejsce mocy. Oho. Gdzie to, co ziemskie, łączy się z tym, co poza naszym postrzeganiem. To są zazwyczaj miejsca naturalne. Monumenty przyrody. Ludzie do nich lgną. Oznaczają je. Ale znak zapytania na mapie? Potrzebny jest jeszcze kierunek. Rydwan. Rydwan. Podróż? Dobrze. Stacja? Nie każdą kartę trzeba interpretować, panie Łukaszu. No nic. Dziękujemy, Wiktorio, za ten zastrzyk magicznej energii. Witam. Arkadiusz Chocholak z tej strony. Boże Grotu. Witamy, panie Arku. Panie Łukaszu, ja mam taką prośbę do tego fotografa, o którym pan mówił, bo widzi pan, ja tutaj mam źródła, które mówią o tym, że w Kozdarach miała miejsce bitwa powstańcza. Okej. I proboszcz, jak chował powstańców, to kazał postawić pomnik Żyli. I ja nic o tym pomniku nigdzie indziej znaleźć nie mogę. I zastanawiam się, czy on istnieje w ogóle, czy nie. Żeliwny pomnik? Bunkier, k***a, czy co? Albo na cmentarzu może? Mogę panu adres podać. Wie pan, panie Arku, ten nasz fotograf jest użytkownikiem naszego forum. Ja bezpośrednio nie mam z nim kontaktu. Ale może pan napisać do niego z taką prośbą. A dziadkowi każe pisać na forum? Ja nie wiem, jak to zrobić. O nie. Czy ma pan komputer? O nie. No, syn zostawił po sobie, ale ja nie używałem tego nigdy. Czy ja mogę do pana zadzwonić po audycji? Nie chcę kłopotu robić. Ależ skąd? To dla mnie przyjemność. To my się później... Po streamku! Dzwonimy. Po streamku widzę, będzie załatwiane. Dobrze, to do usłyszenia w takim razie. Mamy chyba czas na jeszcze jeden telefon. Halo, kim mam przyjemność? Hunter 95. Okej, z czym do nas dzwonisz? Ja jedno wam powiem. Tym nad lasem. Tyle powiem. Ale nie wiem, czy jesteście gotowi naprawdę. Chodzi o Kozdary? Tak, tym nad lasem. Jego źródło. Prawda może zaskoczyć. Oczywiście jeśli naszemu tajemniczemu fotografowi... Tym nad lasem. Rozumiem. Chciałbym zgłosić ataki DDoS na mój komputer. Dziękujemy za ten jakże ważny telefon. Cieszę się, że w nasze śledztwo zaangażowane jest tak wiele osób. To tyle na dziś. Dobra, czyli las, stacja. Dobra, słuchajcie, najpierw czytamy posta od Wikusi, która jest kurwa Pokemonem i jej ulubiony portal to jest Glittery. O! Pomnik na cmentarzu. Dziwne coś niedaleko torów. Źródło dymu nad lasem. Okej. Okay. Zacząłem przeglądać blogi, co tam piszą o tych Kozdarach i pomyślałem, że to dziwne stworzenie, które się tu pojawiło, to jakaś demoniczna istota. Nic innego jak jakaś emanacja. Uzewnętrznienie się demonicznej mocy w postaci tego stwora. Taka zjawa, może jakiś fantom, ale w fizycznej formie. Bo jakoś jednak musiał te zwierzęta dopaść. Słyszałem, że jest miejsce mocy, w którym mogą się schodzić linie energetyczne i wydaje mi się, że może mieć... Z całą tą sytuacją coś wspólnego. Było napisane, że mają się one schodzić gdzieś w lesie, na wielkiej polanie niedaleko Kozdar. I myślę, że warto jest tam się wybrać, jeśli coś tam będzie, bo totalnie może mieć ono jakieś powiązanie ze sprawą. Wink, wink. Też słyszałem o tym miejscu, podobno w tym lesie można odczuć niepokojącą aurę, przerażające. W tym miejscu miały podobno wykonywać rytuały satanistyczne, też o tym słyszałam. Skoro miały się tam odbywać rytuały satanistyczne, to może w trakcie ich wykonywania przywołano tę istotę, która siedziała schowana gdzieś w głębi lasu i teraz z jakiegoś powodu postanowiła stamtąd wyleść. Tak, Matuszek, to ja te rytuały wykonywałem i tak powstałeś ty. Tym w lesie. Hunter 95, oho! Ja widzę, że wyprowadzić jakieś śledztwo w Kozdarach i ja wam powiem, że widziałem jakiś dym nad lasem gdzieś w oddali za domem Sołtysa. Prawda was zaskoczy, ha, ha, ha.
Może to miejsce, gdzie rozbili się kosmici i to stowarzyszenie, bo to jakieś ich zwierzątko, które im uciekło. Ja wiem, że ja mam problemy z ortografią, o czym ciągle mi przypomina administracja, ale ty Hunter 9.4 pisze po prostu masakrycznie. Przypomina o zasadach poprawnej pisowni na forum. Samochody. Oho, Hunter znowu powraca. Widzieliście rankingi samochodów w tym roku? Masakra. Polaków nawet nie stać na kupienie sobie pożadnego samochodu, serio. Najwięcej jeździ Fabia, haha, jeszcze ta Renówka na 10 miejscu, porażka. A widzieliście ten plebiscy do najlepsze auta? Serio, wygrała Alfa Romeo? Was chyba pogięło. Jakaś Honda na 7, Fiat na 5, porażka. Totalna. Tyle dobrze, że na 3 jest BMW, ale i tak powinna wygrać. Hunter, co ty piszesz? Przecież Alfa Romeo to jest totalny koks. Nie znasz się zupełnie w temacie. Pociągi i tak są dużo lepsze od najgorszego samochodu. To nie jest temat na to forum. Zamykam wątek. Klasyczny off topic. Jak zacząć z tarotem? O kurwa, dobra, ona jest... Hejcia, postanowiłam podzielić się z wami poradami, jeśli chcecie zacząć z tarotem. Ja wykładam od kilku lat i mam dużo wiedzy na ten temat. Talia tarota ma zazwyczaj 70 kart. Jak ona pisze, ale tak się pisało kiedyś, widzowie, nie? Ja miałem taki epizod, że też tak pisałem. Opisy na gadu-gadu takie robiłem, kurwa. Jedno duże, jedno mniejsze, nie? No, tak było. Ja mam takie pytanie, czy można łączyć wróżenie z kości i stali? I czy można zmienić miejsce wykładania tarota, jeśli wykładało się już innym jednym? Cudownie, że napisałeś ten post. Kociątko, tak i tak, można łączyć ten... Dwie rzeczy, można zmieniać miejsce wykładania. Dziękuję bardzo. Owo. Masz naprawdę dobrą wiedzę na ten temat. Ja wykładam tarot od dawna i bardzo się cieszę, że nadal są osoby, które to praktykują i są chętne zdobyć rzetelną wiedzę w tym temacie. Masakra. XX. Kto tak w ogóle pisze? Wy serio wierzycie w takie bzdury? Chochlik, proszę o zachowanie szacunku względem praktyk i wiary innych użytkowników forum. Dobra, dobra, nie będziesz mówić, co mogę pisać, a co nie. Pomnik powstańczy. Arkadiusz Chochlak. O, to ten dziadzio! Dzień dobry, pan Łukasz pomógł założyć mi konto na forum, dlatego piszę tutaj z prośbą, którą miałem podczas audycji do fotografa, o którym pan Łukasz wspomniał. O, zrobienie zdjęć pomnika. Ma on się znajdować na cmentarzu w pobliżu wioski. Starsze osoby się podpisywały. Nadal się podpisują. Może to stworzenie, które pojawiło się w Gozdarach, wylazło z grobu na cmentarzu. Księża, kościoły, tfu, skończmy ten temat. O, 5 odpowiedzi! Tego się nie spodziewałem. Faktyczne zdjęcie. Dziękujemy za pomoc w śledztwie. Co mogło spowodować coś takiego? Chupacabra? Pasuje idealnie. Poluje w nocy, atakuje zwierzęta na gospodarstwach, dosłownie wysysa kozy. Ja myślę, że to mogło być to. Mówi się, że Chupacabra ma pochodzenie pozaziemskie, więc może to jest jakoś połączone z tymi światłami nad Bożygrodem, o których ostatnio było w audycji. Nie podoba mi się ta energia idąca od tego zdjęcia. Tutaj dzieje się coś więcej niż widać gołym okiem. Uważaj na siebie, jest to ścieżka, którą chcesz dalej podążać. Jeśli Fotolover 14 ma odwagę, to niech idzie zobaczyć, skąd ten dym w lesie w Gozdarach. Prawda was jeszcze zaskoczy, Hunter 95. No dobra, chcę wierzyć. O kurwa mać. Pomnik na cmentarzu. Dziwne coś niedaleko torów. Źródło dymu nad lasem. No dobra. Tam jest ten las. Wisła, Bożygród, Pany. Czyli tak. W lewo jest cmentarz. Dobra, idziemy najpierw na cmentarz, co? Od razu najgorsze kurwa. Ej, dobra. Polska wiocha kurwa. Taka kurwa jeszcze z betonu, człowieku. Te budynki betonowe, takie kloce wielkie. O kurwa. Dwa psy jakieś. Halo? Nie chcę iść w kuku... Ej, dobra, źle idę, kurwa. Wyszedłem z domu na wprost i w lewo muszę iść. Tu jest pewnie ten dom sołtysa. To jest sołtys. A cmentarz jest tam. To niezły, kurwa, cmentarz, nie? Dobra, co to jest, kurwa, za cmentarz? Dziwo. Rozpoczął się high trend. Okej, okay. Coś tu jest? Myślicie, że to jest to? Robię fotę. Jest! Dobra, spierdalam stąd. Jesteśmy tutaj, tak? Ja pierdolę, Zuza, no pojebało cię, kurwa! Ja pierdolę, no napierdala do mnie karabinem z Fortnite'a! Kurwa! Zawału dostanę, idź stąd! Ja już chcę wrócić do mojego pokoiku i sobie forum poczytać. Najlepszy aspekt tej gry. Dobra, to idziemy najpierw do tego dymu, co? Dymy idziemy zbadać. My jesteśmy tu, czyli teraz idziemy w lewo i później na skręcie za domem będzie kurwa bunkier. Kurwa, to już koniec wioski? Tu nawet kurwa betonu nie ma? O! Kurwa, słyszałem też w krzakach. Maryja, może zrobię zdjęcie? Nic mi to nie dało. Dobra, tutaj gdzieś powinien być... Co tam stoi?
A! Dobra, jest naznaczone, piorun, to, czyli to jest elektryka, nie? Tu jest to przejście tam, a tu jest X narysowany. Oświetlenie wsi. To jest ta ścieżka niby ta? No dobra, idę. Ja czuję ekscytację tą grą. Podoba mi się klimacik, tylko że mi k***wa jakieś gówno nie wyskoczyło, nie? Za mną nic nie ma, debile. No przestańcie z tą baterią oszczędzaj, k***wa. Tu nie ma czegoś takiego, że bateria wysiada. Raczej. Jest bunkier. Na razie nie mam potrzeby tam wchodzić. Dobra, jest bunkier, tak? I teraz w tą stronę? Tak, chyba tak. Ej, kurwa, nie wiem czemu co chwilę mam jakieś takie kurwa ciarki mnie przechodzą. Klimatyczne bardziej niż kurwa ze strachu. Dobra, widzę dym. Co słyszę? Auto odjeżdża? Ognisko. Okej. Dobra. To niezły Hunter kurwa 9-5 mnie strollował, nie? Dziwny kidosek pierdolony. Dobra, i teraz muszę iść do stacji, tak? Niedaleko torów. Kurwa ciemno tutaj trochę. I czemu tu jest taka droga, kurwa? Jak tu auta jeżdżą? No dobra, jestem tu. Otwórz bramę. Nie mam kodu do kłódki, no kurwa. Może jest jakieś inne wejście? Ale czekaj, to jest stacja, ale ja miałem iść gdzie? Dziwne niedaleko torów. Aaa, bo tory są kurwa... Dobra, tory są na dole i można za domem pójść też tam. Tam gdzie jest kurwa ten znak zapytania. Na chuja wszedłem do tej stacji kurwa jak debil. Nie stacja, tylko kurwa tory. Mam tylko nadzieję, że mi zaraz czupakabra się nie wypierdnie. Przecież ten znak zapytania to pewnie chodzi właśnie o to. Dziwne coś niedaleko torów. Dobra, jestem taki kurwa zjebany. Tu jest dom, tak? To jest mój dom? Może opublikuję te zdjęcia jak już tu jestem. Upload, dobra. Dobra. Udało mi się znaleźć coś takiego w lesie, jak widać na zdjęciach, okej? Okay. Rzucam tutaj zdjęcie pomnika, o które pan Arek prosił. Dobra, okej. Okay. Dobra, jak stoję tak, czyli jestem za domem, czyli jestem tak, czyli to będzie w prawo, tak? Stoję za domem i to będzie w prawo. Czyli tam. Jak w lewo, kurwa? No nie, no dobrze mówię, no w prawo. Gdzieś tu? Co słyszałem, kurwa? Coś słyszę? Jakieś drzewo, jakieś drzewo. Halo? Wyskoczy coś? Nie. To jakaś miła muzyka. Chyba. Pentagram! Robię fotę, kurwa. Dobra. Czemu przestała grać muzyka? O kurwa. Masz przejebane. Dobra, spierdam. Postuję to na forum. Dobra, niech patrzą, niech komentują. Wikusia, udało mi się znaleźć to miejsce mocy, o którym mówiłaś. Okazało się być ono ogromnym drzewem na środku polany w lesie. Oczywiście stawiam tego zdjęcie. Jeszcze jedno? Chyba nie powinienem wrzucać dwóch postów tej samej rzeczy. Wystarczy jeden. No widzicie, nie mogę spamować na forum, bo mnie zbanują. To tyle. Idę spać, kurwa. Dzień trzeci. Wow! Co pewnie obsikane majty ze strachu były. Ha, ha, ha. To za kurwa jebany. Hunter jebany. Chciałbym zacząć od podziękowania naszej wspaniałej społeczności, czyli wam, za ogromne zaangażowanie w sprawie gozdarskiej kryptydy. Nie przeszkodziło to wam w eksploracji kilku ciekawych... To o mnie! Tematów. To wszystko ja odpierdam całą robotę. Opublikowane zostało m.in. zdjęcie pomnika u
upamiętniającego bitwę powstańczą, która swój finał miała w lesie w Gozdarach. Czyli to prawda. O zdjęcie prosił pan Arkadiusz. A jednym z dziwniejszych wątków, którego, szczerze przyznam, w kontynuacji się nie spodziewałem, jest rzekome miejsce mocy, którego istnienie sugerowała w poprzedniej audycji nasza słuchaczka. Użytkownik Fotolover 14 nie tylko zdołał je odnaleźć, ale też wykonał jego zdjęcia. Ma być na nim stare drzewo, na którym widnieją malunki pentagramów. Według forumowiczów może to oznaczać aktywność satanistyczną. Wszystkie wyżej wymienione wątki znajdziecie na naszym forum dyskusyjnym. Dziękuję za wasze zaangażowanie. Ja nazywam się Łukasz Bartek. Dobra, let's see. Co piszą o pomniku? Fotolover 14, ja pierdolę, no kurwa! Pojebuj! Coś na stacji kolejowej, uszkodzone auto sołtysa, coś w środku bunkra. Nie, no nie chcę wchodzić do bunkra, kurwa. Dziękuję bardzo za zdjęcia. Bardzo łądnie wykonane fotografie. Arkadiusz Chochlak. Bardzo niepokojące są aury, które biją ze zdjęć związanych z tą sprawą. Mrużące krew w żyłach. Wybrałem się zobaczyć te zapiski w parafii, o których pisałem pod postem pana Arka i zdecydowanie informacje, które znalazłem na temat tego, co się działo z tym pomnikiem, są niepokojące. Zobaczmy to. Nawet przez ekran czuję płynącą od niego aurę. Koniecznie muszę się tam wybrać kiedyś i na własne oczy je zobaczyć, ale na pewno nie po ciemku. Fikusia, uważaj na siebie, gdybyś tam szła i koniecznie mi później napisz o tym drzewie, buziak. Śmieszni jesteście! Strachajła straszne, jeszcze was duchy dopadną z tego drzewa. Pewnie jakieś dzieci sobie tam poszły bawić w rytuały, wy się tak boicie. Hunter 95, nie lekceważyłbym takich tematów. Są rzeczy, o których nie masz pojęcia. Przypominam poprawnie pisowni. Hunter 95, jak jesteś taki chojrak, to możesz skończyć. To możesz skończyć jako ofiara w moim kolejnym rytuale odprawianym pod tym drzewem. Bies, oburzające. Dostajesz upomnienie za stawianie takich gruźb. Trzy wiadomości? Oho! Hunter do mnie pisze. Ty masz tyle odwagi. Chodzisz robić te zdjęcia, to mam dla ciebie zadanie. Wiem, że pod domem sołtysa stoi samochód z gniecieniem z przodu i dziwnymi śladami. Jeśli masz tą odwagę, to mogę otworzyć bramę, więc możesz pójść i zrobić sobie zdjęcie. Mam swoje sposoby na załatwianie sprawy z bramą. No dobra. Dobry wieczór. Wiem, że dokumentujesz dowody sprawy krypty z Gozdar. Czy mógłbym prosić o wykonanie zdjęć na opuszczonej stacji kolejowej, o której pisałem? Kod do kłódki 7204. O! Robię fotę. Przyda się. Droga do bunkra. Mam takie przeczucie, że wybierzesz się zrobić zdjęcia tego bunkra, o którym wstawiłem post. Ja mam dla ciebie wskazówkę, jak go znaleźć. Po tym, jak dotrzesz do transformatora, to dalej musisz podążać za głazami. Postaraj się tam nie zgubić. Wikusia, pierdolę się. Wszystko wiem. Zobaczę, czy piszą coś na forum. Oho! Piszą. Moja kolekcja modeli czołgów, pan Arkadiusz. Dzień dobry, chciałbym podzielić się z państwem moją kolekcją modeli czołgów, które składam. Jednak zorientowałem się, że nie potrafię załączyć zdjęcia do postu. Arkadiusz Chochlak. Panie Arku, może zadzwoniłby pan do mnie w wolnej chwili? Chętnie wytłumaczę co i jak. Tajemniczy bunkier. Widziałem te zdjęcia drzewa stawione na forum i to miejsce jest totalnie tak samo tajemnicze, jak sobie je wyobrażałem czytając. Ale ja tak sobie jeszcze w lesie koło Gozdar jest bunkier. Nieco poza wytyczonymi szlakami. I bunkier jak bunkier zbudowany jako jakiś schron. To nie jest tak ciekawe dla mnie, ale tak sobie pomyślałam, że skoro w tych Gozdarach dzieją się takie dziwne rzeczy, to może warto tam pójść i sprawdzić to miejsce, bo kto wie, co tam może się w nim kryć, skoro we wsi pojawiła się ta kryptyda. Ja tam kiedyś byłam, ale nie widziałam wtedy nic podejrzanego, chociaż było to kilka lat temu. Czytałam kiedyś o tym bunkrze w archiwum muzeum w Bożygrodzie i miały się w nim dziać podobno jakieś okropne wydarzenia. Wy to musicie wszystko wyolbrzymiać, co ten burger ma mieć niby wspólnego z tą sprawą. Jedyne, co tam się działo, to jak poszliśmy sobie kiedyś z kolegami tam postrzelać ze sztucznej broni. Robitny samochód! Hunter 95 pisze. Jak tak osoba, co jest takim cwaniakiem, co stoi za robieniem tych wszystkich zdjęć, ma odwagę, to ja wiem o aucie, co stoi na jednym takim podwórku w Gozdarach i mogę załatwić spotkanie pierwszego stopnia z tym samochodem. Ta i co niby z tym samochodem? Kryptyda nim do Gozdar przyjechała i je tu rozbiła? Masakra. To pewnie sołtys potrącił jakieś zwierzę tym samochodem i wrzucił je do szamba, dlatego się zapało. A teraz, żeby to ukryć, wścieka się, że szambo zatkało. Taka jest moja teoria. Przypominam o poprawnym pisowni i zakazie robienia sobie żartów z tego forum. Zamykam temat. Stacja kolejowa. Szanowni państwo, przypomniało mi się, że w Gozdarach jest taka stara stacja kolejowa, ale z tego co mi wiadomo, to obecnie jest ona opuszczona i zamknięta. Jednak wydaje mi się, że warto byłoby pójść i sprawdzić, co się na niej teraz dzieje. Ja też słyszałam o tej stacji, co więcej krążyły swego czasu plotki o tym, że stacja może być nawiedzona. Ja pierdolę. Bo osoby, które przebywały w pobliżu, słyszały dziwne dźwięki, które wydobywały się z budynku. Jednak wydaje mi się, że mogły to być po prostu dzikie zwierzęta, które znalazły sobie miejsce, gdzie mogą poharcować. Było to już kilka lat
lat temu. Niemniej jednak myślę, że tak jak pan pisze, warto sprawdzić, co się dzieje na tej stacji obecnie. Szkoda, że zamknięto tę stację. Na pewno lata świetności służyła bardzo dobrze. No dobra, dowiedzieliśmy się trochę rzeczy. Teraz czas wyruszyć. Podoba mi się klimat tego forum i w ogóle. Jest ta kurwa tu? Nie ma. Idziemy w takim razie do auta Sołtysa, bo jest najbliżej. Może spotkam Huntera 95. Hejterską kurwę. Ty, otworzył jebaniec! Jebany Hunter 95! Gdzie to auto, kurwa, jest może za domem? Myślicie, że Hunter może być synem Sołtysa, kurwa? Śmieć mały? Jest auto. I co tu niby ma ślady? Gdzie? Ej, faktycznie, dobra, jest! Robię fotę. Dobra. Dobra. Ale to co, on by swojego starego wpierdolił w takim razie? Jebany Hunter 95 nie kłamał. Teraz, w takim razie, idziemy do stacji kolejowej. Albo do bunkra, bo jest po kolei. Dobra, słyszeliście to kurwa też. Pierdolę to kurwa. A! Ja pierdolę. Hype train. Kurwa, 100 pulsu mi to zajebało. Rozumiesz to kurwa? To Czuczu Charles kurwa wrócił po mnie. Kolejne jajo się wykluło. To wszystko zaczęło się w gozdyrach. To by Blady musiałby gadać. Tak, to wszystko zaczęło się w gozdyrach. Dokładnie tak. Dobra, kurwa, wchodzę tam. Ja pierdolę, mogę wejść, czy muszę tam iść? Nie no, kurwa, bez jaj, nie chcę! Nie chcę, nie chcę, nie chcę iść tam. Coś słyszę. Co to? Woda cieknie. O nie! O kurwa! Ty jest... A! No! O kurwa. Dobra, ja pierdolę. Dobra, szybko, fota. Jakieś krzesło. I wiadro. A, robili Ice Bucket Challenge. Dla dobrego celu chyba. Dobra, spierdam stąd kurwa. Gdzie teraz? Do stacji kolejowej. Tam coś kurwa się świeci. A może to lampa przy moim domu, nieważne. Ta gra jest taka, że ona jakby cały czas, ja nie wiem czego mam się spodziewać, kurwa, bo to tak trzyma w napięciu, skurwysyńska jednak. Mieliście rację. No klimat moim zdaniem tu jest dopierdolony. Ja uważam, że te takie właśnie czasy, Windows XP, polska wioska, i w ogóle potencjał do robienia takich rzeczy, nie? Nie ma takich gierek, kurwa, za bardzo, w takim klimacie polskim. Wiesz o co chodzi? Polska popkultura, powiedzmy taka. Dla mnie najlepsze w tej grze jest czytanie tego forum. Sam na takich forach siedziałem i to jest dla mnie pojebane, nie? Że jakby widząc, jak ci ludzie piszą to, w jaki sposób, to jest takie, wiesz, nostalgiczne dla mnie. A, nie muszę kodu pokazywać. W sensie te... Do... Wierzę w UPO, bo w ludzi nie warto. UPO, kurwa? A, UFO! UPO! No są tu tory. Powiedział, że jest nawet taka stacja i się kurwa światła świecą. A dlaczego tracą energię na zamkniętej stacji? Gozdary. To bezdomny chyba. Halo! Panie Władku! Szałas, kurwa. Sołtys? Co wypierdoli? Kurwa, się poblułem. Dobra, zdjęcie zrobione, zaliczyło mi, okej. Okay. Dobra, zrobiłem zdjęcia, w takim razie wracam i idę wrzucić je do internetu, na moje ulubione forum. A wam, opowiadałem wam kiedyś, jak zrobiłem forum tego, mojego radia. Postanowiłem, że zrobię radio. Nie wiedziałem, jak to zrobić, więc stworzyłem forum i po prostu miałem taki mikrofon i nagrywałem audycję w rekorderze w Windowsie. Był taki wbudowany w Windowsie chyba XP, taki nagrywak. I nagrywałem muzykę przez ten mikrofon, mówiłem jakieś pozdrowienia i wrzucałem jako plik WAW do ściągnięcia. Jedna osoba się zarejestrowała na tym forum. Do teraz nie wiem, kto to był, ale skomentowała niezła audycja. W tych audycji powstało aż 3. Dobra, wrzucam to na forum. Tak, Sołtys, zdjęcie ukończone. Tutaj to dziwactwo. Dobra i...
Kurwa zdjęcie. Okej, okay. I pan Menel prawdopodobnie. Niech to hula po necie. Udało mi się znaleźć samochód, o którym pisał Hunter 9-4. 9-4? On nie był 9-5, kurwa? Oto zdjęcia, które prosił pan Arek, dobra. Coś mi chyba klawiatura się pierdli. Dotarłem do bunkra w lesie i oto zdjęcia, które udało mi się tam zrobić. Zadanie wykonane. Czas się, kurwa, przespać. 10 minut po 20. O, jakiś zmęczony. Ja nazywam się Łukasz Martyniuk, to jest audycja Krypta FM na antenie Radia Bożegród. Ledwo dziś dążyłem do studia, ale miałem kilka miejsc do obskoczenia. Myślę, że już wam przedstawię to, co tutaj mam, to nie będziecie mieli mi tego za złe. Razem z pomocą służb rozwiązaliśmy dziś zagadkę bestii z Gozdar. Chciałbym podkreślić, że dziś... Co jest, k***a? Powodzenia. Co? O k***wa. Nie, nie, tylko nie k***a prąd. Wywaliło prąd Saishi, muszę sprawdzić transformator. K***wa. Oszczędzaj latarkę. Serio, latarka teraz ma ten? Ja pierd***e. Dobra. Nie działa. Nie działa! No jak k***wa już? No jak? Aparat. Dobra. Ja pierdolę. Dobra, nie chcę k***a w to grać, co to jest za gówno? Nie chcę w to grać. Dziękuję, p***a. Ty jakiś k***a nur pierdolony. Gdzie jest ten pierdolony transformator? Dobra, jest. Włącz prąd. No! Mała c***o. A może latarka jest na prąd? Nie, k***wa mać. K***a, nie zamknąłem drzwi! Jezu, Zuza, no przestań! Batonika mi przyniosł? Dziękuję bardzo. I soczek? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, kocham cię. Halo? Może pisnąć w sieci o tym. Zagadka kryptydy rozwiązana. Drodzy słuchacze audycji Krypto FM i użytkownicy forum, mam przyjemność ogłosić państwu, że udało nam się rozwiązać zagadkę bestii z Gozdar. Jeśli nie śledzicie, to lepiej usiądźcie, gdyż mam wam do przedstawienia niebywałe wiadomości, ale niestety mogą być one dosyć smutne. Piszę to natychmiast po potwierdzeniu informacji, które otrzymałem dziś przed godziną 7 z rana od jednej z mieszkanek Gozdar. Gdy wyszła ona z domu po obudzeniu się, zauważyła, że w rogu jej posesji pod ogrodzeniem śpi skulone jakieś stworzenie, które zdawało się być ranne. Pani, która dostarczyła mi tych informacji, woli pozostać anonimowa, ale oto czego się od niej dowiedziałem. Nie hoduje ona żadnych zwierząt, więc zdziwiła się bardzo, gdy zobaczyła to stworzenie. Ostrożnie do niego podeszła, upewniając się, że nie przestraszy istoty i sama pozostanie bezpieczna. Gdy była na tyle blisko, że mogła dokładnie się przyjrzeć, zorientowała się, że to pies, który do złudzenia przypominał opisywaną kryptydę, której tajemnicze pojawienie się we wsi staraliśmy się rozwiązać. Oczywiście, po tym jak się ze mną skontaktowała, poprosiła o zapewnienie pomocy zwierzęciu, gdy sama niestety nie była jej w stanie nie zapewnić. I właśnie w tym momencie mój znajomy weterynarz, który dostarczył nam ekspertyzy w temacie zagrożonej kozy, zmierza do Gozdar, aby sprawdzić, czy piesek potrzebuje pomocy medycznej. Wróci z nim do Bożegrodu, gdzie będzie mógł przebadać zwierzę. Mamy nadzieję, że w dzisiejszej audycji będziemy mogli dostarczyć państwu więcej informacji na temat stanu odnalezionego pieska. O, wholesome. Po tym jak przejdzie on badania i otrzyma pomoc, której z pewnością wymaga, postaramy się znaleźć mu nowy dom, ponieważ zdaje się, że został on porzucony przez kogoś i biedny szukał sobie nowego miejsca do życia, znajdując chwilowe schronienie na stacji kolejowej w Gozdarach. Atakował zwierzęta zapewne z głodu, gdyż widać, że jest wychudzony i z pewnością osoba, która postanowi go przygarnąć, będzie musiała zapewnić mu odpowiednią dietę, którą przywróci go do pełni sił i będzie musiał on być pod stałym okiem weterynarza. Niestety, mój znajomy, który wstępnie go przebada, nie będzie w stanie zająć się tą kwestią, więc potrzebuje
spróbujemy znaleźć też jakiegoś, który będzie mógł się tego podjąć. To tyle na ten moment ode mnie, ale mam nadzieję, że słyszymy się dzisiaj wieczorem na audycji. Biedaczyna, kto mógł porzucić tego pieska? Ludzie potrafią być okrutni, ale ja bardzo chętnie go przygarnę i zapewnię mu odpowiednią opiekę, bo zdecydowanie na to zasługuje. Skinwalker? O kurwa, tego nie brałem pod uwagę. Ojeju, smutne, ale dobrze, że piesek jest w dobrych rękach. Wikusia, jeśli przygarniesz go, to koniecznie będziesz musiała mi wysłać jego zdjęcia. Mam już nawet pomysł na jego imię. Co powiesz na Burka? Mega. Panie Łukaszu, bardzo się cieszę, że sytuacja się wyjaśniła. Biedaczek pewnie dużo przeszedł i musiał być zdesperowany, skoro atakował te zwierzęta. Wikusia, uważam, że będziesz odpowiednią osobą do zaopiekowania się Burkiem. Haha, wszyscy byli tak podekscytowani tą kryptydą, a to się okazał zwykły pies. No dobra. No ale... No dobra, no właśnie. Brawo, szczerze to zaimponowałeś mi trochę, ale pewnie i tak jesteś pewnie za głupi na rozwiązanie tej zagadki. Oho, Hunter 95 coś wie. Te zdjęcia tylko potwierdzają moje przypuszczenia, że ta kryptyda musiała przyjechać do Gozdar tym samochodem. Ciekawe, jak udało się skierować moje... Może obserwator nam wyjaśni, że to jakiś kosmita. Hunter 94 przy wojennym zachowaniu szacunku. Ale czemu oni ciągle jego nick mylą? Ciągle piszonego 94. Ciągle jego nick mylą. Aha, bo ten debil ma Hunter 94 w banerze. Co za kurwa upo. Niesamowite odkrycie. Może nas ono bardziej przyjść do odkrycia prawdy. Fotomaniak. Fotomaniak. Jestem fotolover, panie Arkadiuszu. Fotomaniak, dziękuję bardzo za to zdjęcie. To prawda, stacja wyglądała kiedyś świetnie. Chociaż może być ciężko w to uwierzyć, patrząc na to zdjęcie. Arkadiusz Chochlak. No dobra, ale w takim razie, kurwa, jeśli to był pies, to o co chodzi z tym? Kto ci, śmiertelniku, pozwolił tak włamać do domu? Pewnie nawet nie zapukałeś, co? Bies, wiedziałem, że pewnie żyjesz w jakimś zapuszczonej dziurze, ale nie spodziewałem się, że jest aż tak źle. Z każdym razem, jak widzę ten bunkier, to mam ciarki na ciele. Ciekawa jestem, do jakichś strasznych zdarzeń, o których pisała znachorka, tam doszło. Przerażające. A co jeśli w tym bunkrze ukrywają się kosmici, którzy nie chcą zostać odkryci? Może to oni wysłali do Gozdar tę kryptydę, żeby nas nie odkrył, że tam są? A co jeśli, kurwa, sołtys tego psa potrącił? Bez kitu! To by miało sens, nie? Ej, bez kitu! Kurwa! Pewnie jebany sołtys potrącił tego psa, a my się nakręciliśmy, to jakaś bestia, kurwa. O, idę spać. Bardzo miło jest mi powitać w dzisiejszym nietypowym segmencie panią Franciszkę Świergiel. Mamy przyjemność zaprezentowania państwu jej solowego debiutu po latach przerwy. Ale ładnie w ogóle. Chciałaby pani zapowiedzieć słuchaczom swój utwór? Drodzy słuchacze Radia Bożegród, mam ogromną przyjemność przedstawić wam utwór. To nie ja gadam z modulatorem. ...i powroty, którego możecie wysłuchać już teraz. Franciszka Świergiel. No dobra, zobaczmy co tam na forum. Nowa tapeta, ale kurwa jasne. Polowania. Wow, muszę wam przyznać, że to polowanie na kryptydy wcale nie jest takie złe, jak się wydaje. Dzięki Fotolover14 za wkręcenie mnie w temat. A co on tak nagle interpunkcję pisze, kurwa? Nie ma sprawy, czekam już na kolejne wspólne wyjście. O, zaprzyjaźniłem się, kurwa, z Hunterem 95. Dobrze widzisz, że dzięki zagadce kryptydy z Gozdar udało się kogoś zainteresować tematem. Bardzo mi miło usłyszeć udanych łowów. I co, udało wam się coś złapać, oprócz przeziębienia? Haha, spierdolaj, koflik. Rekonstrukcja historyczna. Wow, to pan Arkadiusz? Panie Łukaszu, bardzo dziękuję panu za nauczenie mnie korzystania z komputera, bo dzięki temu udało mi się znaleźć na forum historycznym przyjaciela, z którym dziś wybraliśmy się na pierwszą rekonstrukcję historyczną. I jestem panu bardzo wdzięczny, że był pan chętny pokazać mi to wszystko. Miał pan cierpliwość tłumaczyć co i jak. Dzielę się zdjęciem z wyjazdu ze Staszkiem. Super. Miłe. Panie Arku, dla mnie to była przyjemność pomóc panu zaznajomić się z funkcjonowaniem forum, a gdy miał pan kiedykolwiek jakieś pytania, to wie pan na jaki numer dzwonić. Podziękowania dla Fotolover. Oho! Ale kurwa tajemniczy jestem. Miałem dziś okazję spotkać się osobiście z osobą, którą możecie znać z forum jako Fotolover14. Bez pomocy, której na pewno nie rozwiązalibyśmy zagadki z kryptydy z Gozdar. Jeszcze raz wielkie dzięki, życzę ci udanych dalszych łowów. Już ja dopilnuję, żeby łowy Fotolover były jak najbardziej udane. Oczywiście osobiście. Ten jak się nauczył pisać, kurwa, chyba mu jakieś korepetycje zrobiłem, nie? Dziękujemy, mam nadzieję, że będziesz kontynuować swoją pasję, bo znasz się na tym, co robisz i wykonujesz świetne zdjęcia. Arkadiusz Ochlak, Burek. O nie, ona jest emo! Jako że minął miesiąc od zagadki kryptydy z Gozdar, to chciałbym się z wami podzielić postępami, jakie zrobił Burek. Zebrał sporo na wadze i nie jest już tym wychudzonym, przerażonym pieskiem, którym był wtedy. Ma się bardzo dobrze i jest zadowolony z nowego domu. A ja jestem przeszczęśliwa, że znalazłem tak swojego przyjaciela. Dziękuję też znachorce, która poleciła mi weterynarza, który dba o Wórka. A to tego psa widziałem w oknie? A feskitu, kurwa! Yo! Wikusia, bardzo się cieszę, że u Burka wszystko dobrze. Bardzo roczy ten Burek jak na bestię z Gozdar. Aha, widzisz. To był ty, ale nie wyglądał tak kurwa ładnie, nie? Moim zdaniem wyglądał strasznie, nie? Tak szczerze. No dobra, i co teraz?
Wow! Ej, fajna gierka! Ej, fajna gierka! Ciekawa bardzo, zajebista, fajna, podobała mi się. Widzowie, jeśli chcielibyście sobie pobrać tą gierkę, możecie to zrobić, macie tutaj link na czacie. Nie jest oczywiście sponsorowane, gierka jest darmowa. Więc jakbyście chcieli sobie sami zagrać, to zapraszam. Ciekawe, czy będzie druga część.